No kochani, jest godzina 12:04, jesteśmy w Mrzeżynie i zobaczcie co tutaj są, co tu jest, a co tu może być. Już raz tu byłem, filmowałem, tu są kotki kochani, jakie ładne, zobaczcie, o kiciulki. Jo. Dwa kiciulki. A, pod samochód wlazły. Wlazły pod samochód. A to jest Elizabeth. Nasza najzgrabniejsza z tyłu. Gdzie mi wypłoszyła kotki? O, mają miseczki. O, kiciulka, kicia. Schowała się kicia. A gdzie są następne kicie? Nie ma. Jest tu? Jest tam za kołem. O kicia, chodź. Niunia. Gdzie twoja mamuśka jest? Kicia? Widziałem, jeszcze jedna jest. Taka ciemna. Widziałem ciemną też kotkę. Tylko nie wiem, czy to była matka, czy to była wasza siostra, czy braciszek. Co? Kiciulka. Zrobię zoom jedynkę, to będę mógł przybliżać. O, jest. Zrobię przybliżenie. O, jak ładnie siedzi. Łapki sobie. Boże, jak moja majeczka. Kiteczka majeczka. Kicia, kicia. Kic, kic, kic. No. No dobra, zobaczymy tą drugą. Kicia. Druga Maja. Dwie Maje. Dwie Majeczki. Proszę. Dwie Majeczki. Jak moja Maja. Jak moja Maja. I gdzie ona? Tu pod koło. Się schowałam. Tu jest. Kicia. No dobra, nie będę stresował za dużo. Domek tutaj ma. Taki. No. A gdzie jest jeszcze? To są następne. Staje się, że jeszcze taka ciemna była kotka. Nie, no te... Tak, to są dwie takie same. Takie same prawie. Wiesz? Ale matka to tutaj w krzakach była. Kicia, kicia. Kiciulka. Tu jest miseczka. Ale... Kochani, oni mają miski porozkładane w różnych miejscach, zobaczcie. I tutaj miska jest, spodeczek odwrócony, przygotowany. Kicia, kicia. Kiciulka.
jak byłem wcześniej tutaj, jeszcze pod koniec kwietnia, to mamuśka się tutaj schowała. W tej... No, tam jest gęstwina, że o Jezus Maria. Tam nie przejdę. Nie wejdę, ale o. Tutaj jest wejście. I tam dalej. Jaśło. Tu pies nie dopadnie. Bo się zaplącze. No. No tak. Kochani. To dzisiaj dwa. A wcześniej, jak tylko wyszedłem, to zdaje się, że trzy widziałem. Czyli nie wiem, gdzie ten trzeci. Nie ma trzeciego. Gdzieś uciekł, chyba się schował. Albo ja mam już omamy wzrokowe. Elizabeth! Ja tu pójdę 50 metrów. To do mojej opiekunki. Ona ma Ela na imię. A ja mówię na nią Elizabeth. No i chyba inne osoby z personelu też teraz się do niej zwracają. Elizabeth. Gdzie tu jest ścieżka? Kochani, chcę przy okazji pójść tutaj, bo z tego co pamiętam, kiedyś tu byłem, to tu jest boisko i tu są stary sprzęt był eksponowany, wojskowy, a konkretnie rakiety, ale stare, lata chyba 50. Tu prowadzi taka ładna droga, chyba szlak turystyczny. Zobaczcie, iglasty las. Zobaczcie, co powodują drzewa iglaste. Tu nie ma chwastów. Widzicie? Nie ma chwastów. Po prostu tam, gdzie jest drzewo iglaste, to pod nim i w pewnym tam kręgu nie ma podobno bakterii czy coś takiego. Także bakteriobójczo działają drzewa iglaste. Także mieszkać w takim lesie. O! Nasi tu byli. Tak? Jerzy Sztur w Seksmisji. Przypominam któryś raz. Teraz tylko czekamy jeszcze. O! Bocian! Bocian! Zawołanie. Kopernik kobietą była. No, już się tutaj zbliżamy. Tak odeszłem, bo nasz pan kierowca też teraz poszedł na fotel i tam siedzi, leczy. Także sobie mogę w tym czasie tutaj wyskoczyć. I przy okazji pokazać coś więcej oprócz kotków. Ale tu czyszek. Nie wiem, to są sosny, jodły, świerki, kurcze. Wiecie co? Bym musiał zobaczyć, co to jest sosna, co to jest jodła, co to jest świerk. Bo to dla mnie to wszystko jednakowe. A, jeszcze czwarte, choinka. O, są. OPL. Obrona przeciwlotnicza. No,
tutaj jest. Można usiąść, skonsumować sobie. Segregacja śmieci. Pompka chyba tam. I tutaj nad morze szlak. O. I tu jest to boisko. Ja mówiłem o rakietach. Bo mi się wydawało, że jak kiedyś byłem 2 lata temu, czy coś, że tu były też rakieta. A nie widzę teraz. Zobaczcie. Tylko co mamy. O. Działo jakieś przeciwlotnicze. Jedno. I tam drugie. O. Koła pomalowane na biało. Wzorem towarzyszy radzieckich. Dywizja tasmańska. Czy tamańska? Jak to tam było? Dobra, wracamy, bo tam mogą się denerwować. Jeszcze zobaczymy tu. Ładna, ładna budowla. Ekologiczna. Drewniana. Kochani, Pomorze Zachodnie. Napis. Tu jest mapa. Teraz idę! Dobra! O! Zobaczcie, jest Pomorze Zachodnie. Zielino. O! Trzy czujniki do zliczania rowerzystów w Świnoujściu, Rogowie, Darłowie, 4 boksy na rowery. 30 parkingów meblowe, pościowe. O! I okolica. Idę! O! A tu co to? To dla mnie? O, a tu jest... A, pompka! Śrubokręty, zobaczcie, sprzęt tego, o! Podstawowy dla rowerzystów. Widzicie, można powietrze pompować. Tu pomoże, o! Pięknie. Szlak. Proszę czytać, proszę czytać. O! No pierwszy raz takie coś. A tu co jest? A to co to? Co tu jest? Na klucz? A prąd tu jest. Tu jest prąd. Ha! Można grilla elektrycznego i grillować sobie tutaj, kochani. Pięknie, jak ładna. Wykonanie, kurczę. Takie coś sobie prywatnie postawić. No, no pięknie. Idę! Idę, idę! To niech pan Irek sobie wyrwie zęba jeszcze jednego. Już Elizabet mnie woła. Taka różowa. Gdzie ona? Schowała mi się między drzewami. O, jest, jest. Widzicie? O, ona. Kto to mnie woła? To mnie echo woła? Ha. Kochani, no zobaczcie, jakiego znalazłem. Jojojo. Jaki fajny. 2 ocka ma, 1 ocko ma i 2 ocko też ma. Fiu, fiu, fiu. Jaką pamiątkę z Mzezina. No to warto było iść tutaj. Jaki zapach, kochani. Ojej. Żywiczny zapach. Mi się przypomina, kolega mieszka w zachodniopomorskim. Zachocznym. Jeśli pociągiem jedzie ze Szczecina na Poznań, jest Bierzwnik, to jest chyba gmina Bierzwnik, o, w miejscowości Starzyce, tam dalej jest później do Biegniew,
Tam w czasie II wojny światowej był obóz dla oficerów naszych polskich. Tam nasi aktorzy nawet znani byli. Już nie pamiętam, jak on się nazywa, ten taki starszy. Też tam był jako oficer. Na kolega w Starzycach. To jest tak na górce. Jeziora, czyściutka woda, raki tam są. Mola, piękna okolica. I kochani, jak byłem latem, w całej tej okolicy, wiadomo, jak słońce przyjrzało, żywica. Zapach żywicy. Coś niesamowitego. A on dom wyremontował na wsi. Na strychu elegancko wyszorował wszystko drzewo. I zrobił szczyt szklany, jak u Żeromskiego. Podwójna szyba szklany, u góry pracownia. On turysta, koledzy przyjeżdżają jeszcze ze studiów. Chodzą tam grzyby. Coś pięknego. O, tym busem przyjechaliśmy. I tym busem wracamy. Kochani, tym busem wracamy. Fuh. Tak to wygląda. Dobra.